Nope, nie emituje gazów cieplarnianych, szkodliwych pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu ani metali ciężkich. Nope, ilość wysokoaktywnych odpadów w przeliczeniu na odbiorcę zmieściłaby się w dłoni. Nope, wpływa dużo mniej niż wycieczka w góry albo lot samolotem. Nope, koszty paliwa i eksploatacji są wielokrotnie niższe niż w przypadku węglowej, więc produkuje tanią energię elektryczną.